Szybko powiem tylko, że ten zespół reaktywował się po kilku latach nieobecności. No i będą świętować jubileusz w nowym składzie. Za chwilę ich posłuchacie. Oni wyciągnęli z archiwum, z bogatego archiwum polskiej muzyki reggae same fantastyczne, ich zdaniem niesamowite klasyki i przedstawią. Oni pamiętają takie zespoły jak Brygada Kryzys, Izrael, Tilt, Gedeon Yoruba, Bakrzyż. No i starają się kultywować ich muzykę, pamiętać o niej, przekazywać innym, ale mają też swoje własne kompozycje, które wam przedstawią. No to 40 lat to jest piękny wiek i już za chwilę oni pojawią się na tej naszej scenie, a ja jeszcze raz przypominam, że później będzie porcja fantastycznej muzyki i będzie okazja do wspomnień, bo oni tak przygotowują się trochę. Ja tylko słuchałem do tego swojego jubileuszu i mam nadzieję, że będzie jakaś feta, może będzie jakiś specjalny koncert, a na pewno dzisiaj zagrają tu dla was. Jeszcze raz przypominam, przed nami jeszcze twoich dwa, że tak powiem, podmioty wykonawcze, dwie fantastyczne gwiazdy, dwa świetne zespoły, czyli coś z tego muzyka łączy pokolenia. A przed nami także, tak jak mówiłem, Janki, tak jak mówiłem także Parada Łodzi. Nie będzie tego może za bardzo widać, ale Łodzie tutaj przybędą. A ogólnie Dni Kruszwicy, gdyby ktoś nie wiedział, to zaczęły się już jakiś czas temu. W niedzielę fantastyczny koncert, kruszwickie szanty po raz pierwszy na plaży, na półwyspie. No, mechanicy szanty, własny port, naprawdę było pięknie i klimatycznie. Poza tym przypominam jeszcze, że słowiańska wioska z goplanami na Wzgórzu Zamkowym to jeszcze do niedzieli. Możecie skorzystać i było parę różnych rodzajów działań. A dzisiaj za nami jest sekcja lokalna, czego złożyli w sposób zimowy, sekcja taneczna, no i przed nami oni już za chwilę. Będzie klasyka, będzie bardzo, bardzo przyjemnie, także jeszcze dajcie nam chwilę, krótkie przestrojenie, krótkie przygotowanie i ten zespół, czyli grupa Spleen, specjalnie dla was, specjalna, bardzo specjalna reaktywacja i oni zagrają tutaj dzisiaj na Dniach Kruszwicy. Już was zostawiam. Powiedz mi, co z tym będzie, powiedz mi, co z tym będzie.
przejrzysta. Karusela marzenia kręcia ogień, wypala jak kryształ słoń. Serce uderza do głowy, pulsuje gorącym deszczu. A jak róża o smaku malinowym, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Thank you.
Dzięki. A teraz jeden z najstarszych naszych kawałków, Biała Dama. Thank you.
chciałbym przedstawić zespół na gitarze Tomek. Na klawiszach za mną z tyłu Marcin. A teraz ten tańczący w okularach na gitarze basowej, który gra od samego początku w kapeli Wojtek. Nasza mała żabka, ale tak też od początku kamery. A ja mam na imię Krzysztof i gram razem z nimi od samego początku. Stamanów z Kruszwicy. Thank you.
Screen, bardzo dziękujemy. Mówię ci, że... Mówię ci, że... Mówię ci, że... Jedyne wyjście to obudzić się. Dziękujemy, Kruszwica. To jest chyba najwspanialsza publiczność, dla której po tylu latach mogliśmy zagrać i w domu. I dla starych nastamanów tam gotła, tak. Chciałbym jeszcze podziękować tutaj z miejsca Centrum Kultury i Sportu Ziemowit dla całej dyrekcji i dla wszystkich za udostępnienie sali. Nigdy nie było problemów z nimi. Zawsze byli ok. I Patrykowi za grafikę, którą zrobił. Dzięki serdeczne, na pewno spotkamy się jeszcze w tym roku. Obiecuję. Cześć! Właśnie chciałem to powiedzieć. Piękna reaktywacja, 40 lat wideo. Fantastycznie. Była klasyka, taka jak przed chwilą mówię ci, że były ich utwory. Tak jest, oni działają przy Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Wielkie podziękowania dla grupy Spin. Dziękujemy wam bardzo. Będzie, tak jak słyszeliście, w tym roku, miejmy nadzieję, że powrócą, że będzie świętowanie. Nie będzie. Słuchajcie, my liczymy na to, że nie zaskoczą nas żadna cena w ogóle. Jesteśmy fantastycznych panów. Będzie okazja, bardzo dziękuję. Piękny koncert, naprawdę.